Dorohedoro to kolejny tytuł z festiwalu mangowego. Manga opowiada nam losy Kaimana i Nikaido. Mieszkają oni w miejscu zwanym dziurą, które wygląda jak slumsy. Jest tam niebezpiecznie, brudno i biednie. Jakby tego było mało, do dziury przybywają magowie z innego wymiaru, aby sobie ćwiczyć zaklęcia na mieszkańcach. Wybitnie lubią transmutacje, a przynajmniej na to wygląda, bo często zmieniają ludzi w różnego rodzaju chimery. Szczęśliwie, jeśli dany mag umrze, to jego czary przestają działać. I wtedy człowiek, o ile jeszcze żyje, wraca do swej postaci. Kaiman to człowiek, ale o głowie jaszczura. O dziwo, nasz bohater ma w paszczy głowę kogoś żywego. Kaiman cierpi też na amnezję. Wraz z koleżanką, Kaiman chce odnaleźć maga, który rzucił na niego czar i go zabić, aby odzyskać swą twarz i wspomnienia. Kaiman wraz z towarzyszką, szukając tego maga, wyłapują innych przybywających do dziury. Nie są oni sympatyczni, więc nie żałuje się takiego złapanego maga. Kaiman każdego delikwenta wkłada do paszczy i to, co tam przebywa, mówi złapanemu magowi, czy to ten, czy nie. Co zabawne, odpowiedź słyszy tylko mag, więc Kaiman pyta każdego wyciągniętego z paszczy maga, co mówił ten w środku. W sumie to i tak bez sensu, bo każdego zabija, a przynajmniej próbuje. Skoro nie ten, to i tak go zabija, by innym nie zaszkodził, a gdyby dorwał tego, który rzucił na niego czar, no to też by go zabił. Więc w sumie, po co pyta? Powinien od razu ich zabijać. Z ciekawostek, Kaiman jest odporny na magię, co znacznie ułatwia mu zabijanie magów, tym bardziej, że magowie, aby czarować, potrzebują palców, a Kaiman chętnie im je łamie albo urywa. Kreska jest zarazem ładna i brzydka, to znaczy sama kreska jest świetna, ale z drugiej strony to, co przedstawia, jest brzydkie. Brzydkie maski magów, brzydkie slumsy. Manga ma kilka kolorowych stron w środku tomiku, a na początku srebrną stronę. Ma też piękną okładkę z genialną fakturą, niczym gadzia skóra, czy może to skóra Kaimana. Pod obwolutą są bardziej artystyczne grafiki. Ogólnie manga idealna dla fanów dark fantasy i krwawych, aż brudnych opowieści. Mnie jakoś manga nie podeszła. Z krwawych mang wolę Sagę Winlandzką czy Eden. Jestem fanem fantasy, ale takiego bardziej klasycznego, dlatego przeszkadza mi tu zbyt wiele industrializmu. Dla mnie ten świat jest za mroczny i zbyt obrzydliwy. Manga ma 23 tomy i jest zakończona. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to możecie też zobaczyć sobie anime na Netflix. Jest to świetny tytuł, ale nie dla mnie. Manga powinna za to spodobać się fanom mrocznego, brutalnego fantasy. A wy znacie tą mangę? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!